Dzień dobry, witam wszystkich po wakacjach, moich wakacjach. Jest środa, godzina 3.30 nad ranem. O 4.30 mam załadunek w Moris, także jedziemy. Taki wczesny załadunek sobie wziąłem przez pieniądze. Właśnie, o to chodzi. Jedziemy do Minnesoty, Rochester, Minnesota stamtąd, także witam serdecznie, krótki wstęp, pół minuty, ruszamy. Oj, no to dojechałem, kurwa, nienawidzę tego troka i tego wszystkiego. Tak, tracił moc, pedał tracił responsywność gazu i jak odpalam teraz, stanąłem na poboczu. Jest coś z prądem. A teraz jest chyba ok, tak? Wymieniłem sensor. Ale tu jest jakiś problem z prądem. Coś mi nie ten. Widzieliście, błysły mi wszystkie lampki. I co chwilę mi się włącza low voltage. Jak trok postoi, nie wiem, no jadę dalej, o, skaczą obroty, tak, tu jest, kurde, co jest z tym prądem nie tak? Mam nadzieję, że objadę. Dziwne, trok mi zgasł na autostradzie, jak próbowałem go odpalić, ten się odpalał i gasł po chwili. Nie mam pojęcia, o co chodzi, co to może być, muszę zeskanować. Chodzi tylko o to, żebym się załadował, bo mam załadunek o 4.30, już jest 4.03. Powinienem być jakoś tak perfekcyjnie na czas, jak już nie będzie niespodzianek. Jak się załaduję, no to będę diagnozował. Podepnę komputer, zobaczymy, co mi pokaże ten komputer. Wymieniłem sensor, no i jedzie. Wymieniłem ten jakiś Total Pressure IMAP Boost sensor na Inteku. Kurczę, jak to się nazywa, Intek Manifold, nie wiem, zapomniałem słowa. O, tam jest właśnie taki sensor, wymieniłem go i na razie jest ok. On mi tak przerywał, jakby boost mi spadał na początku do zera na sekundę, potem wracał i tak szarpało tym trokiem. On tak już miał od jakiegoś czasu, a teraz mi zaczął w ogóle przerywać, przestał na gaz reagować, ale on tak przestawał i wracało do normy. I tak, kurczę, wiecie, i tak cały czas, aż w końcu zgasł mi. Musiałem zjechać na pobocze, bo trzymałem nogę na gazie i to już nic nie dawało. No dobra, mam 5 minut na załadunek, także jadę i mam nadzieję, że kurczę, ten sensor rozwiązał problem, ale i tak go zeskanuję jeszcze, może zobaczę, jakie kody były. Ale no, coś jest tutaj z prądami dalej nie tak. Ale troków tutaj śpi, ja pierniczę. Ja się czekuję. Jest 4.27. 26 dokładnie. Także jeszcze mam 4 minuty do appointmentu. Dobrze jest. Ok, wjechałem. Oczywiście broker mnie okłamał. Jestem przed 4.30. A otwierają o 5. No i tak właśnie z nimi, kurwa, jest. O 5 mam podjechać gdzieś tam, do tamtego budynku, do jakiegoś biura podejść. Na razie troka nie ruszam. Chodzi, nic się nie dzieje, nie ruszę, nawet boję się go gasić czy cokolwiek. Jak się załaduję, to już będę miał czas, mogę się bawić, bo rozładunek mam jutro w południe. Mam 6 godzin drogi, a rozładunek mam jutro w południe, także jest sporo czasu. To wtedy będziemy się bawić, ale na tą chwilę nawet nie chce się tutaj nic. Znaczy, komputer mógłbym podpiąć, ale mam książkę podpiętą i ten. Zrobimy to później. Na razie idę, poczekam pół godziny i jadę pod to biuro. Miejmy nadzieję, że załadują. Ja pierniczę, co ten koleś robi? Patrzcie, ile tu troków w drzwiach. Masakra jakaś, co tu się dzieje. Rozładowywałem się tu parę razy. Nie jest tak źle, naprawdę. Jak to wygląda? Wygląda tragicznie. Okej, mam drzwi po drugiej stronie budynku. Jeszcze nie byłem tam nigdy.
No i powinni mnie załadować. Dziwne, trog jedzie na razie, nic nie przerywa, bo on miał właśnie tak, jechałem na gazie i teraz tak obroty, to on przerywał, tak jakby, kurczę, mnie szarpał, tak jakby gasł na ułamek sekundy. Nie wiedziałem, o co chodzi. A zaraz, nie wiem, zrobi się jasno, to więcej opowiem o tym. Na razie cofam do drzwi. I już mam czerwone światło, kurczę, 5 minut stoję w drzwiach. Kurde, kastko mnie zadziwia. 6:15, jestem załadowany. Zobaczmy, co my tu mamy, bo muszę zamknąć drzwi i wcofać, żeby oni mi plombę założyli. Gluten free, tu jest wszystko. Kleenex, chusteczki, chipsy, wszystko po prostu. Założyli plombę, jadę po papiery. Waga, tak na oko. Tak jak on idzie teraz. 10, 15. Zobaczymy. Plomba 5,56, 4,3870. Zgadza się. Patrzcie, jaką mi wagę wpisali. Total weight 45,537. Wiecie co? Nie ma kurwa takiej opcji. No nie ma, nie wierzę. Jadę na wagę się zważyć. Po prostu nie wierzę. Na wagę zajadę dopiero w Wisconsin, bo będę musiał się zatankować. Braknie mi paliwa. A kurczę, jadę szybko. Mam nadzieję, że już z rokiem się nic nie będzie działo, bo mam takie jedno kłamstwo do zrealizowania dzisiaj. Bo mi pokazuje, że będę 10 po 12 dzisiaj. Powiedzmy z tankowaniem 20 po 12. A rozładunek mam jutro w południe, dlatego chciałbym przyznać głupa, że myślałem, że dzisiaj, a to idzie do sklepu, no i jeśli w sklepie nie mają żadnej inwentaryzacji ani nic takiego, powinni mnie wziąć dzisiaj bez żadnego problemu, ale no jadę, no będę ich kurwa błagał na kolanach, żeby mnie wzięli, no, no przecież nie pojadę do domu i jutro rano dopiero bym pojechał. To nie ma sensu. Jadę, żeby mnie rozładowali, tylko dzisiaj byłoby cudownie. Jest i sklep, do którego dowożę. 1:15. Także teraz zobaczymy, czy moje kłamstwo miało jakikolwiek sens. Czy mój plan wypali. Jak nie, no to 23 godziny do appointmentu będziemy tu siedzieć. A jakby wypaliło, to jeszcze dzisiaj jest piwo do załadowania, tak żebym sobie podleciał po piwko, chociaż na książce mam 4 godziny tylko, ale jestem dobrej myśli. To może być problem, bo do od 5 rano do 12:30 po południu. Zobaczmy. Mam wrócić o 2:30. Podobno, że mnie wezmą dzisiaj, ale to nic takiego pewnego na 100%. Znaczy, raczej tak, raczej mnie rozładują, ale ile to potrwa, to nie mam pojęcia. Tutaj jest sensor, który wymieniłem. O, jak go wam pokazać najlepiej? O, tak wyglądał. I ja wiem, że on wygląda jakby on był z wydechu, ale on był właśnie z powietrza. Okej, to jeszcze pokażę wam właśnie, bo nie podłączałem laptopa w sumie, tylko patrzyłem tutaj w Volvie, mam te kody. O. I mam dalej jeden kod aktywny i będę właśnie patrzył, power supply do komputera. Już go googlowałem właśnie, mówią, żeby sprawdzić kable. O, to jest EGR, to jest chyba też EGR. Wiem, że któreś 128 to były od EGR-u? Tak? Nie, to też 128. O, to ja już nie pamiętam jak to było. Muszę to... O, i timing sensor, injection pump, mechanical fault, inactive. Nie wiem, kurczę, no... Engine speed. To jest to, co miałem w zimie wtedy, co mi tak kurde gasł. Miałem takie problemy, sorry, bo chyba wibruje. Nie wiem, nie mam pojęcia, będę to skanował komputerem.
Na razie chodzi, niech chodzi. Objadę to i zobaczymy wtedy, jak objadę. Chyba, że się coś będzie działo po drodze, no to nie będę miał już wyjścia wtedy. Pięknie, pięknie, moi państwo. No i wzięli. Co tam do drzwi numer 2? Tylko ten koleś akurat podjechał, to jego będą rozładowywać przede mną. Kurde. On mi mówił, że jak przyjedzie ktoś, to będzie musiał jego rozładować. Ajajaj, bo ja mam na jutro. No ale dobra, już przyszedł, dał mi drzwi, to cofam szybko do drzwi, niech się dzieje. Co się ma dziać? Drzwi numer 2 to są drugie drzwi. Bo trochę mnie ten numer zmylił tam. Już prawie koniec. Prawie koniec i jedziemy na załadunek. Mam nadzieję, że czasu wystarczy. Jeszcze ma 15 minut na te 6 palet w sumie zestakowanych chyba. 6, 8, nie wiem. Może zdąży, bo dosyć mu to idzie sprawnie. Mimo tego, że to wszystko tak układa i przekłada. Oj, teraz gdzieś pojechał, to i tak nie ma tragedii. Ale mógłby to zrobić 2 razy szybciej, jakby chciał. No i dzień dobry, już po załadunku na piwie jestem. No, dojechałem wczoraj, udało się dotoczyć i załadowałem się. I tak ranek jeszcze taki, że ciemno, jedziemy na rozładunek do Plainfield i to chyba będzie tyle na ten tydzień. Tak mi się zdaje. Mniejsza z tym, na razie wjeżdżam tu na wagę, żeby sprawdzić, jak tam wyglądam na osiach i jedziemy. Już podjechałem, w ogóle tutaj pusto, 4 pasy, 2 zajęte, 2 w sumie puste i w drzwiach też dużo nie ma, także może na piwie dzisiaj pójdzie jakoś spoko, nie tak jak ostatnio, kurwa, do nocy. Okej, mam drzwi z drugiej strony, zobaczymy jak z drugiej strony, ile troków, mam nadzieję, że nie ma dużo, ale mam blisko do ofisu w razie czego, jakby mnie nie rozładowywali, to pójdę. I po tym ładunku kończę ten tydzień. Tak rypią dzisiaj policja, bo jest 72 godziny road check, taki mamy co roku, a w tym roku został przesunięty. O, tu też nie ma dużo troków. I kurczę, tyle mijałem policjantów, co trzymali troki na inspekcję, że nie, dziękuję. Napracowałem się w tym tygodniu, zresztą godziny mam tak rozpizgane po tych, kurczę, przejazdach, objazdach i tym wszystkim, że nie da się na tym, kurwa, jeździć. Trzeba coś pomyśleć. Właściwie to już myślę od dłuższego czasu i chyba wymyśliłem, tylko to niedługo się przekonacie. Dobra, na tą chwilę kończę, rozładuję się tu i jadę do domu. To mi się podoba. W drzwiach byłem 9 minut, rozumiecie? 9 minut i jestem puściutki. Wyjeżdżam, dziękuję wszystkim. Chyba mam nadzieję, że dojadę spokojnie do domu. Jeśli nie dojadę, gdzieś mnie zatrzymają, no to jeszcze coś nagram. A jak mi się uda dojechać szczęśliwie, no to żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!